Dzień dobry Państwu. Witam na inauguracyjnym spotkaniu Science Cafe Instytutu Lotnictwa. Dzisiejsze spotkanie przy kawie odbędzie się pod tytułem Pilotki, lotniczki, inżynierki. Pasja, talent, odwaga. Dzisiaj, 8 marca, spotkamy 8 niezwykłych kobiet, które swoim wysiłkiem, pasją, odwagą i talentem osiągnęły sukces w technologii, nauce i zarządzaniu. To 8 wspaniałych liderek, których historie są pasjonujące i mogą dać silną motywację do działania. Nie tylko kobietom. Wysłuchamy fascynujących opowieści. Będziemy mogli dyskutować i zadawać pytania. Całe nasze wydarzenie jest transmitowane w internecie. Pozdrawiamy internautów i internautki z całego świata. Seminarium odbywa się w ramach obchodów jubileuszu 90-lecia Instytutu Lotnictwa i zostało objęte honorowym patronatem prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. A oto panie, które zechciały się podzielić z nami swoimi doświadczeniami. Kapitan Adelaida Szarzec-Tragarz, pilot samolotu Boeing 787 Polskich Linii Lotniczych LOT. Galina Durmus, ekspertka marketingu branży lotniczej z AIC Group Ukraine, Atlas Global Ukraine. Krystyna Boczkowska, prezes zarządu firmy Robert Bosch, członkini Rady Programowej Kongresu Kobiet, liderka biznesu. Dr Natalia Zalewska, planetolog, badaczka geologii Marsa z Instytutu Lotnictwa. Olga Malinkiewicz, polska fizyczka, wynalazczyni metody wytwarzania ogniw słonecznych na bazie perowskitów, reprezentująca własną firmę Sol Technologies. Porucznik Patrycja Balcerowska, nawigatorka z 44. Bazy Lotnictwa Morskiego w Siemirowicach. Profesor doktor habilitowana Romana Radkiewicz-Landowska, matematyczka, fizyczka, badaczka heliosfery, teolożka, pilotka szybowcowa z Instytutu Lotnictwa. Dorota Dorn-Okoń, inżynierka z General Electric Aviation. Już czas na spotkanie oko w oko z naszymi gośćmi. Wszystkim Państwu życzę miłego pobytu w Instytucie Lotnictwa i wielu inspiracji do dalszej działalności. Science Cafe Instytutu Lotnictwa rozpoczyna działalność.